Dobrze, lecimy dalej. Mamy te nasze zniszczone styki. I co? No tutaj bardzo gruby, no, bardzo gruby. 400 papier. To jest chyba 2000. Dobrze pamiętam. I kawałek paska. No niestety przybrało się z czasem i pasek się już nie przydaje. Co? Najpierw zjedziemy z oksydowaną część. Nie możemy za głęboko, bo niestety to nie jest robione jak kiedyś, czyli tutaj było pełno tego srebra. Tutaj to jest kilka milimetrów albo prawie że nic tego srebra. Już prawie że się udało zjeść wszystkie wżery. Ok. Teraz blaszka ze styku. Ta sama procedura. Troszeczkę sobie tutaj przejedziemy. Nie wiem, czy zoom łapie, ale jest to mocno zjedzone. Jest to mocno zjedzone. Nie można przesadzić, z racji, że tego srebra nie ma za dużo. Więc co? Przejechanie pomału kontrola. Bo jak przesadzimy, to będzie całkowicie do wyrzucenia, choć niejedna osoba na pewno powie, że to się nie opłaca w ogóle naprawiać. Zgadza się. 70 zł kosztuje cały pulpit razem z przełącznikiem bezpieczeństwa. A ja tutaj rzeźbię już którąś godzinkę pomału, żeby dojść do tego, co jest nie tak. Na 90% coś będzie nie tak, jeszcze więcej. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, jaka będzie praktyka. No, powiedzmy, że jest ok. Przechodzimy na troszeczkę drobniejszy papier. Musimy troszeczkę to wygładzić teraz. No, jest tak w miarę ok. Teraz tak samo tą stronę zrobimy sobie. Też bym powiedział, że jest ok. I teraz to, co najtrudniejsze, cierpliwie docierać na skórzonym paseczku. To wygląda, ja bym powiedział, że prawie jak nowe. Spróbujemy sobie jeszcze raz tą stronę, troszkę drugą stronę też przelecimy. I teraz tą sobie leciutko przelecimy na drobnym. Robię takie ósemki, żeby nie ciągnąć w jedną stronę. No i teraz mocno lecę na skórze. Żeby wypolerować. Nie wiem, czy będzie widać. Ale się świeci bardzo ładnie. Niestety wżery są takie głębokie, że nie jestem w stanie ich zjeść. Prawdopodobnie to już jest do podkładu. A podkład jest zrobiony albo z mosiądzu, albo z miedzi. A tak głęboko nie możemy się dostać, bo styk straci sens. Już nawet po bokach widać, wychodzi trochę taki miedziowaty kolor. Czyli podkład jest z miedzi, nie możemy głębiej już schodzić. Dobra, bierzemy się za składanie. Tak się w sumie zastanawiam, jak już tak daleko to mam rozkopane, to przynajmniej przelecę raz te pozostałe styki. Przynajmniej na samej skórze będziecie widzieć, jaka jest różnica, bo one nie są mocno zużyte, ale troszeczkę mają na sobie oksydy. Jeden
drugi. I trzeci. Więc powinno być git. Tutaj te styki też przelecimy leciutko, żeby nie było. Bo i tak sobie obrócimy tą dobrą stronę na złą, a złą na dobrą, czyli po prostu zrobimy mieszanie krwi. Tak by po prostu jak najdłużej zapewnić żywot temu, co to jeszcze zostało. Myślę, że jest ok. Teraz się bierzemy za składanie. Składanie powinno być w miarę proste. Z naciskiem na w miarę. Teraz pinceta. I damy sobie... Tutaj była uszkodzona strona. Dam was, żebyście widzieli, co robię. Z tej strony było uszkodzone, co mi się pamięta. No i właśnie tu się zaczynają schody. Wyciągnąć zawsze idzie. Wsadzić jest gorzej. Poskładać, ale w miarę idzie. Czyli damy sobie tutaj obydwa dobre. Na tą stronę. W sumie jak robiłem pomiary, to mi nie pasowało, że pokazywał się pomiar tam kilka mega ohmów raz na jakiś czas. No i teraz wiem, skąd to się bierze. Dlatego podjąłem decyzję, że warto będzie rozkopać przełącznik, bo zazwyczaj one umierają. Ale jak one umierają zazwyczaj, to w ten sposób, że wszystko jest powytapiane w środku. W tym wypadku no, nie ma takich oczywistych objawów. Nie ma oczywistych objawów, bo nie wystąpiło takie ostre wytopienie. Coś innego się poddało prędzej, czyli chyba pętla bezpieczeństwa. Albo po prostu przypadek, że się nie zdążyło wyjarać. No ale zobaczymy. Przydałaby się inna pinceta, ale troszeczkę mi się nie chce grzebać. Już tą mam wyciągniętą. No ale damy coś rady raczej. Okej, jest okej. Jest okej. Teraz tylko podopychać. Jest spoko. Teraz by się przydało to przetrzeć, żeby to nie było tłuste, jak to się mówi po staremu do siebie. Nie po to się z tym tyle kopałem, żeby teraz to przestało działać. I tak, teraz muszę sobie porównać, który był używany, który był docierany, bo tak na pierwszy rzut oka, nie wiem jak zoom złapie, ale tego nie widać. Jedynie tu jest taki malutki, naprawdę mikromalutki wżerek i po tym tylko stwierdzam, że ten jest ten gorszy i tego gorszego dajemy w drugą stronę obróconą tu. No chodź. Teraz się zaczynają właśnie schody ze składaniem. Bo rozłożyć to idzie zawsze i każdy da radę. Później mieć cierpliwość to poskładać, to jest druga sprawa. Ja na szczęście troszeczkę się takich już w życiu ponaprawiałem i troszeczkę tego obycia już mam. Stety, niestety, naprawianie rzeczy za 5 zł przez 2 godziny to taki średni interes, ale satysfakcja końcowa jest naprawdę spoko. I co? Teoretycznie mamy dotąd zrobione. Zrobimy sobie taki test. Czy się przesuwa? Tutaj przez to okienko powinno być nawet widać 3 styka. Więc biorę się za dalsze składanie. Mamy kolejny element, który stąd wyciągaliśmy.
Jakieś świecące jest, bo tego smaru, co tam był. Uwierzcie mi, trzeba byłoby to posmarować, tylko znając teraz, w jakim to było stanie i jak to było naprawiane, uważam, że nie ma większego sensu tego smarować, ponieważ prędzej czy później dojdzie do kolejnej awarii, którą już nie ogarniemy. To jest zazwyczaj naprawa tymczasowa, ale już wiemy, że na przyszłość będzie trzeba zrobić coś konkretniejszego. I teraz przydałby mi się miernik, którego chyba tutaj nie mam. Idę po miernik i zobaczymy, czy to działa tak jak powinno. Plus jeszcze trzeba założyć kondona, bo jednak zapylenie i woda no, nie pomaga w przewodzeniu prądu. Tym bardziej na bezpieczeństwo. Woda nie wpływa bardzo pozytywnie. A skoro jest takie zabezpieczenie, to można je założyć z powrotem. Tym bardziej, że jeszcze nie uszkodziłem je mechanicznie. Dlatego do tego nie podchodziłem z narzędziami za bardzo, żeby nic nie pouszkadzać. No i mamy przełącznik. I zaraz miernik i go przedzwonimy. Mamy miernik, kable, co kiedyś były z Korada. Pierwszy test, zobaczymy, czy działają. Działają. Zakładamy sobie. Tylko, że ja bym nie chciał mieć na test diody, tylko na oporność. Jeszcze raz. Działa. Ile mamy? Pół ohma. Przełączymy w drugą stronę. 0. Przełączymy z powrotem. Mamy 0. OK. Lecimy na drugą stronę. Nie mamy nic. Przełączamy. Mamy 0. Przełączamy na drugą stronę. Mamy 0. I otóż takim sposobem udało nam się naprawić przełącznik, więc w kolejnej części będziemy prawdopodobnie się bawić w składanie i testowanie urządzenia. To myślę, że na razie dziękuję, choć nie wiadomo, jak to wyjdzie w wcięciu, więc zaraz ewentualnie lecimy dalej.